Cześć kochani! Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. W końcu, ale to w końcu mamy kolejne kodziki do Genshina. Dzisiaj dowiecie się, jakie one są, do kiedy są ważne i jak można ich użyć, jak je można właśnie wykorzystać. Zanim jednak to nastąpi, chciałabym serdecznie pozdrowić dwie osóbki, bez których by tego odcinka nie było, ponieważ tutaj Angie i Kamilek podesłali mi właśnie kodziki prywatnie na Discordzie, powiedzieli, że nie mogę siedzieć i tutaj wyłapywać, jak zazwyczaj to robię dla was tych kodzików, bo byłam w pracy, także brawo tutaj zostawcie dla nich w komentarzach, a ja nie przedłużam. Zaczynamy! Kodziki macie oczywiście teraz na środku ekranu oraz w opisie odcinka. Mi dzisiaj pokazywanie, jak je tutaj używać, chwilę zajmie, ponieważ nieważne ile razy przewałkuję, przetłumaczę wam jak i co na którym urządzeniu, no to i tak dopytujecie. Więc zaczniemy od tego, że jeśli korzystacie z komputera czy z laptopa, najprostszą opcją jest kliknąć Escape, później Settings, później Account, później Redeem Code, Redeem Now i wklejacie kodzik, klikacie Exchange i jak widzicie, jak pojawia wam się Redemption Complete, no to otrzymaliście nagrody z właśnie tego kodzika. Chcę wspomnieć, że one jeszcze będą ważne przez jakieś około 20 godzin, więc udostępniajcie ten film dla znajomych, żeby później nie było płaczu, że ktoś nie zobaczył, ktoś nie wyłapał i stracił właśnie tą szansę. Więc jeśli oglądacie dużo później, sprawdzajcie datę odcinka, żeby nie było płaczu w komentarzach i o mi kody nie działają, a mówiłam przez ile czasu ważne. Okej, słuchajcie, drugi sposób, jaki tutaj mamy, to niezależnie od tego, na jakim jesteście urządzeniu, czy to telefon, czy to tablet, jeśli dobrze się orientuję, to na PlayStation chyba też macie tutaj właśnie ikonkę Paimon, w którą możecie sobie kliknąć i wtedy również otwiera wam się te menu, tak samo jak właśnie z tego skrótu Escape, którego wcześniej użyliśmy. No i ponownie Settings, później Account, później Redeem Code, Redeem Now i słuchajcie, kopiuję w tym momencie drugi kodzik, wklejamy go, Exchange i jak widzicie Redemption Complete, kolejny kodzik został tutaj przez nas odebrany. Zdarza się, że jednak mówicie, ja jestem poza domem albo mam aktualizację, nie wiem czy zdążę, mam słaby internet. Jest trzecie rozwiązanie na właśnie tutaj takie wykorzystywanie kodów. Można również je wpisać przez przeglądarkę, więc teraz pokażę wam, jak to zrobić. Link do strony oczywiście znajdziecie w opisie tego odcinka. Ze względów bezpieczeństwa nie pokażę wam samego procesu logowania się, ale myślę, że będzie prosty. Jak widzicie, jak wchodzicie w link, nie macie tutaj nic. Nieważne, czy klikniecie tutaj, czy klikniecie login, każe wam się stronka zalogować. Oczywiście jest to oficjalna strona Genshina, żeby nie było, ale jeśli się boicie, no to zawsze możecie wklepać kodziki w grze, tak jak wam wcześniej pokazałam. Więc tutaj właśnie teraz wpisujecie swój e-mail i swoje hasełko. I jak się zalogujecie, wygląda to tak. Kiedy już się zalogujecie i przejdziecie te nieszczęsne obrazkowe zabezpieczenia, będziecie mieli do wyboru serwer, później wam wyszuka właśnie nick i wklejamy sobie, słuchajcie, kolejny kodzik i klikamy redeem. Jak widzicie, mamy komunikat redeemed successfully
I teraz w momencie, gdy przechodzę sobie już na gierkę, wchodzę w pocztę. W pocztę wchodzicie tak samo jak w ustawienia, czyli albo Escape, albo ikonka Paimon. Jak widzicie, mamy trzy operacje, że tak to tutaj ujmę, trzy wiadomości do odebrania. Klikamy Claim All, tak jest najszybciej, najprościej. I jak widzicie, otrzymaliśmy 300 Primo Gemów, More, Hero Suite, czyli książeczki na expa i również tutaj Ore, czyli te kamyczki do ulepszania broni. Także słuchajcie, mam nadzieję, że teraz każde urządzenie zostało objęte. Właśnie jeśli chodzi o PlayStation, nie jestem w stanie tego zweryfikować, no bo niestety osobiście sama nie posiadam, ale mam nadzieję, że teraz już wszystko jest tutaj jasne. Widzimy się, słuchajcie, w kolejnych odcinkach. Dla tych, którzy nie wiedzieli, jeszcze tutaj szybciutka informacja. Zmienił mi się harmonogram, jeśli chodzi o mój kanał na YouTube. Także zerknijcie sobie w informacje kanału. Tam będziecie wiedzieli, co, kiedy się odbywa. Serdeczne podziękowania dla wspierających kanał. Wiecie, że bez Was byłoby mi dużo, dużo ciężej. Nie ukrywam, że mam radochę podczas naszych live'ów dla wspierających, więc mam nadzieję, że to grono będzie tylko się poszerzać. Jeśli chcecie wiedzieć, o co chodzi ze wspieraniem kanału, możecie sobie kliknąć przycisk Wesprzyj albo wejść przez linka w opisie właśnie odcinka czy kanału i sobie zobaczyć, co to jest i na czym to polega. Z mojej strony to na tyle. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!